Oglądałem dzisiaj wyjątkowo film o Indiach. Palą ludzi, zwłoki są przykrywane różnymi takimi elementami, akcentami kolorowymi. Są wcześniej obmywane przez specjalistów w Gangesie. Takie zanurzane na tych noszach ciało tego, to wszystko tego. Spływa woda gangesowska. I potem jest kładzione to na stos. Jest jakiś taki kapłan, który podpala ten stos. To może być stary, młody kapłan. I podpalają te zwłoki, płoną około 3 godzin. No i potem kości i miednice. Wiadomo, miednica jest gruba, tak. Kość czaszkowa też. Są na patykach wrzucane do Gangesu. Ok. Ale jest pięć. Gdzie nie mogą być spaleni. Kobieta w ciąży. I co się z nią robi? Zawiązuje się. Umarła kobieta w ciąży. Zawiązuje się jej kamień do ciała i wrzuca na środek Gangesu. Na środek. W Ganges. Tak mówił ten. No. Hindus. Trędowaci. Jacyś tatyś i tak dalej. Są wrzucani normalnie do Gangesu, słuchajcie. Ale są też ludzie, mnisi, idą z flagami, słuchajcie, przez ten cały ten, i oni, bo oni kontemplują, oni się modlą. Oni nie muszą być paleni, bo oni doznają. To wszystko są prostaki. Tam przyjeżdżali ludzie w Indiach z całego świata, w te miejsce Gangesu, gdzie podobno płonie ogień od 3000 i jeszcze 50 lat. I tam są wielkie mecyje. I oni wszyscy są tak świętojebliwi i tam nikt nikogo nie zaczepia i jest wszystko fajnie. I wszyscy są święci, tak? Wszyscy kochają siebie. Pomijając dalszą kwestię zarażenia się syfilisem i tak dalej. Okej. Śmieci masa. Śmieci wszelakiego rodzaju. Od gówna krowy, do gówna psa, do gówna ludzi. I śmieci wszelakiego rodzaju. Nikt na to nie zwraca uwagi. W Gangesie spalone ciała. Prochy zrzucane. Ludzie kąpią się w tym. Święta woda. Piją tą wodę, rozumiecie? Prochy zrzucane w tą wodę i zrzucane są kości, niedopalone szczątki ludzi, klap, i oni myją się w tym, okej, dobra, myją się i piją tą wodę, rozumiecie? Oni się czują jako namaszczeni. Brud, syfilis jest tak potężny, że dla mnie jest to po prostu dramat. I dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że widzę obecnych, proszę, od 15-20 lat, mnichów wędkarskich, którzy dzisiaj dzierżą berło w telewizjach wędkarskich na YouTubie, to jest to samo. Są tacy właśnie mnisi, jak ten czy tamten. Zobaczcie sobie tych wszystkich Mongołów, tych wszystkich pajaców, błaznów. Oni nie mają pojęcia o wędkarstwie, a oni dzierżą władzę. Rozumiecie, o co chodzi? To jest niebywałe. I tak mi się skojarzyło, że kurczę, tam są mnisi i taka wiara. Nieważne są śmieci, nieważne są zatrucia, nieważne są ewentualne śmierci dzieci. To jest nieważne. Ważne, że jest rytuał. I oni obecni, te wszystkie śmieciuchy, oni to podtrzymują.